Asia, siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić kubek z papierowej wikliny. Poradnik ten przygotowałam na prośbę jednego z widzów. Do wykonania kubka potrzebuję 4 koła tekturowe o średnicy 6 cm, farbę w sprayu, nożyczki, gazety, klej, wykałaczkę, drobne ozdoby i pistolet z klejem na gorąco. Najpierw wycinam z gazety paski o szerokości około 4 cm. Następnie przecinam je na pół. Zaczynając od lewego rogu, zwijam gazetę w rurkę. Koniec zabezpieczam klejem. Jest to krótka rurka, potrzebuję ich około 30. Jeśli chcecie, by rurka była biała, wówczas musicie wyciąć pasek, który z jednej strony będzie miał białą krawędź. Teraz z całej długości gazety zwijam w taki sam sposób długie rurki. Potrzebuję ich około 40. Następnie 16 krótkich rurek przyklejam do tekturowego koła. Pokrywam klejem drugie koło i przyklejam je do koła z rurkami. W taki sam sposób przyklejam krótkie rurki do kolejnego koła. Teraz składam długą rurkę na pół, przyklejam ją do rurki. Zaczynam wyplatać. W tym celu krzyżuję doklejoną rurkę tak, by krótka rurka znajdowała się w środku. W taki sposób kontynuuję wyplatanie. Gdy rurka się skończy, przedłużam ją, wkręcając w nią kolejną. W ten sposób robię kilka rzędów. Koniec rurki przyklejam. Wystające rurki zaplatam tak, by poprzedzająca zachodziła na kolejną i tak dalej. W taki sposób robię 2 rzędy. Końcówki rurek przyklejam, a wystające części odcinam. Jest to spodek do kubka. Teraz w taki sam sposób zaczynam wyplatać kubek, z tym, że robię 3 razy więcej rzędów. Zakończenie robię tak, jak w przypadku spodka. Następnie robię uchwyt. Składam 2 rurki na pół i umieszczam je w otworach na dole kubka. Rurkę przyklejam i przekładam ją na zmianę, raz na dole, raz na górze. Gdy rurka się skończy, dokładam kolejną. Teraz przekładam do środka kubka końcówki rurek i przyklejam je. Całość pokrywam sprayem i odstawiam do wyschnięcia. Po tym czasie przyklejam do kubka ozdoby. I gotowe! Kubek może posłużyć jako pojemnik na kwiaty z bibuły lub sam w sobie stanowić dekorację. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne. Pa, pa!